Zawsze chciałam nauczyć się pisania ikon. Tak naprawdę nie miałam pojęcia, że to się pisze ikony, tylko myślałam, że się je maluje. Więc zaczęłam szukać w internecie. No i po przeczytaniu paru takich artykułów okazało się, że to nie jest zwykłe malowanie, ale pisząc ikonę także się modlimy. I ta ikona warto by było też zakończyć ją modlitwą taką uroczystą podczas Mszy Świętej, takim poświęceniem. I bardzo długo czekałam właśnie na te warsztaty, które się odbędą w przyszły weekend, ponieważ nie było mi dane uczestniczyć w poprzednich edycjach. To gdy tylko zobaczyłam, że ruszają zapisy, od razu weszłam w internet, zapisałam się, żeby mi miejsca nie zajął. No i myślę, że nie mogę się już nawet doczekać tego, że to będzie taki właśnie czas głęboki spotkania z Jezusem trochę od innej strony, właśnie poprzez Poprzez sztukę, poprzez to, co ja tak naprawdę lubię, kocham, przy okazji jeszcze doświadczenie czegoś głębiej. Bo to będą trzy takie dni, myślę, modlitwy yy, podczas pisania właśnie ikony, zakończone uroczystą mszą świętą.